Obok nie będzie siedział Gracjan Szczadziński, ponieważ to były istne szachy, żeby poustawiać ich tak, żeby się nie mogli pozabijać. I wjeżdża Denis. A po lewej stronie witamy Natana Marconia. Ja mam informację ważną przed. Szczerze chciałem przeprosić. Wszystkie wyzwiska, ogólnie jakby za te patologiczne akcje, które miałem jakieś wyzywanie, wiesz, od C-Wordów, od P-Wordów. Uważam, że jest to serio nie w porządku. Tym bardziej, że no kurczę, chłopaki z zasadami tu siedzą, z tego co wiem, bo jakby ja nie jestem z tego środowiska, z honorem. I uważam, że te moje zachowanie no nie było zbyt odpowiednie. Tym bardziej, że tu siedzi prawdziwy sportowiec obok ciebie. Tam siedzi też, można powiedzieć, też sportowiec, bo miał tam te 20 walk ulicznych i nie tylko. Skurde. Więc chciałbym też trochę jakby teraz moje życie pociągnąć nie właśnie w stronę patologii, a w stronę sportu. I chciałbym jakby dzisiaj serio posłuchać o tych zasadach i zacząć być normalny, a nie tak jak ludzie piszą jakiś patologiczny i po prostu odwalać takie dziwne akcje freakfightowe. Chciałbym zacząć wygrywać walki i inspirować się właśnie lepszymi. Dlatego Gracjan, Denis, nie podam wam ręki, bo wiem, że wy takiemu c***owi jak ja nie podacie ręki, więc chcę was po prostu przeprosić. Szczerze przeprosić. I tyle. Nie musicie przejmować. Ode mnie są przeprosiny. No i zacznijmy normalną rozmowę, jak przystał taki prawdziwy program, nie? Jak na konferencję, jak typu KSW, UFC. Tyle. Co myślę ogólnie, że na te akcje i na przeprosiny stanowczo za późno? Bo ten numer, który ty zrobiłeś, świat o nich nie zapomni. Przekroczyłeś granicę. Mógł być głośniej, który mówię głośniej troszkę. I myślę, że to, co zrobiłeś, to są granice, których nie powinno się przekraczać, ty je przekroczyłeś. Więc myślę, że i tak, to już jest za późno na to, żebyś ty się wyprostował. I żeby ktokolwiek inny się wyprostował i za to, bo moim zdaniem, powinna się spotkać kara. Ja mam na to jeden pomysł, a moim zdaniem to wyjdzie z rozmowy. Zobaczymy, czy to wyjdzie, czy nie. Natomiast ja widzę po minie Denisa, że on chyba już ci wybaczy. Nie, w chuju go mam, damsko się nie liczą i tyle. No ale po prostu... Niech się ciągnie, paruwa tam, gdzie jest jego miejsce. Masz rację trochę. Informaty pierdolone, kurwa, z chuj wieciem na głowie i tyle. No masz racji w tym, co mówisz. Dziękuję za krytykę. Przyjmę to do siebie. Też zrobię taką fryzurę. Jak mężczyzna. Bo na razie wygląda jak baba, jak trans, nie jak baba taka od Niemca, chyba jeszcze w okulary jak jakiś, nie wiem. Dziękuję za krytykę, serio mówię. Postaram się to zmienić. Ja pierdolę, jak to być normalny, poważny, jak patrzę na takiego klauna, kurwa. Ty jesteś taką typową maskotką ogólnie. Mam zrobić. Dzisiaj tak sobie jadę, mówię, kurwa, w sumie na takiego kurwa nie mogę być zły, bo mówię, kurwa, taka typowa maskotka jesteś. Tutaj dla wszystkich jesteś tak typową maskotką, która tylko przychodzi, chodzi po każdej federacji, tylko wkurwia ucho i wyzywa, rozumiesz? Także twoje wyzwiska, nawet jestem sam na siebie zły, że się wkurwiałem. Ja ci nie wyzywam teraz. A nie mówię o teraz. Zmienić. Mogę się zmienić, każdy ma prawo. Teraz się zmieniasz na jedną konferencję, a w drugiej będziesz, kurwa, na tam trzy, jo? Ale ty też chodzisz przecież do psychologa, do psychiatry i, kurczę, pomógł ci, prawda? Ale no to zupełnie, może ja też ale zupełnie z czymś innym chodziłem. Może tego, też... tego czegoś, co masz w sobie, nie wyleczysz. Skąd wiesz, że nie wyleczy? Nie dajesz się pierdolnięty urodziłeś i tyle. I mam być ciągle takim prostu... człowiekiem, jakim pierdolnięty byłem. Się już urodziłeś. Już ale to nie mogę starać się przynajmniej zmienić trochę? No, nie zmienisz tego czegoś, co masz w głowie. Skąd wiesz? Bo wiem. Może mi się uda. Nie ma takiej możliwości. Ale ja też chcę być sportowcem. Też chcę zacząć ćwiczyć, wygrywać walki. Ale ty jesteś upośledzony, nie dasz rady być sportowcem. Dlatego jakbyś chciał, to i tak nie dasz rady. Pracę nad sobą. Ja widziałem, masz jak... ruchy jak niepełnosprawny. Oczywiście. Dlatego chcę zacząć tyle. W końcu, jak prawdziwy freak, zacząć wygrywać te walki, ćwiczyć i mieć takie zasady jak wy. Tylko powiedzcie mi, jestem zawsze ciekawy, o co chodzi z tymi zasadami i charakterem. Ja ci na pewno nie będę tłumaczył, bo ty nie zrozumiesz i tyle. Natomiast ja wiem, kto jest ekspertem od zasad po ostatnim programie i charakteru. Boję się chodzić po ulicach. Ludzie wytykają mnie palcami. Zauważyłem. Jakiś czas temu też sobie zdałem sprawę. Posłuchajmy eksperta od zasad. Gracjan, proszę nauczyć. To powiem ci tak, nie wiem, nie pamiętam dokładnie z kim, bo jakby mówię, ja tutaj się znalazłem totalnie przypadkiem. Ja tutaj toczę sportową walkę z zawodnikiem UFC, Salim Tuarhi, który jest jeszcze cięższy ode mnie, naprawdę jest mocny chłop. Ja tutaj przyjechałem totalnie przypadkiem zadać Denisowi pytanie i zadałem pytanie, jak ty mógłbyś po prostu uciec z klatki i przypadkiem jakby zacząłeś mi wyzywać i w ogóle. I pamiętam też, że po tym wszystkim ludzie wysłali mi filmik, jak ty się przebrałeś kiedyś za prostytutkę i cisnęłeś jakiemuś chłopakowi na temat jej matki. To są granice, których się nie przekracza i moim zdaniem charakter nie pozwala komuś przekraczać granic, które są przekroczone, rozumiesz? Ty po prostu przekroczyłeś granicę, której się nie przekracza, rozumiesz? Za to powinieneś zostać zweryfikowany i więcej ci powiem. Cała Polska chciałaby, żeby ktoś się zweryfikował i ogólnie to ja dałbym ci walkę, nie ty mi. Ja bym ci dał walkę, jedynie taki, posłuchaj mnie, nie przerywaj mi. Masz zasady teraz, tak? Przepraszam. Masz zasady teraz, oczywiście, wybaczam ci. Dziękuję. Więc posłuchaj mnie, jeżeli ty masz teraz zasady, słuchasz mnie, to mi nie przerywasz, więc posłuchaj mnie do końca. Więc jeżeli ja miałbym ci dać walkę, ja bym ci nigdy nie uderzył. Przepraszam, kurwa, ale już nie dam rady ciebie słuchać, kurwa, co ty pierdolisz? To gdzie ty masz zasady? Plenisz... Słuchaj, tym nosem, ma... kurwa, o jakich zasadach i charakterze, kurwa, przepraszam, ale nie da się więcej ciebie słuchać, kurwa, ty mi dasz walkę. Ale posłuchaj, ciebie, ty nie musisz mi słuchać, słuchaj mnie ludzie też, tak? Nie tylko ty tu jesteś, ty nie jesteś najważniejszy, nie jesteś pępkiem świata, wiesz co chodzi? Chodzi o to, że ja ci mogę dać na zasadach tylko i wyłącznie takich, bo ludzie by chcieli, żeby ktoś się zweryfikował. Ja ci mogę dać walkę tylko i wyłącznie taką.
że ja mógłbym cię tylko liściować, tylko z otwartej ręki mógłbym cię bić. I nie dlatego, że ja chcę cię uderzyć, nie dlatego, że ja chcę cię pobić, tylko każdy marzy o tym, żeby ktoś się zweryfikował. Myślę, że jestem idealną osobą do tego, żeby ci zajebać liścia w pysk takiego, żeś najlepiej leżał, kurwa, cały dzień, osikał się, wstał przyjąć o sobie, że, i pomyślał sobie, że wcale nie jesteś żadnym zawodnikiem, nie jesteś żadnym, kurwa, influencerem, nie jesteś żadnym, jesteś po prostu nikim. I zacząłbyś wszystko od początku, zacząłbyś, kurwa, szanować ludzi. Wpierdol ci po prostu należy po to, żebyś zmienił, kurwa, swoje nastawienie do życia, bo ty w ogóle nie zmądrzałeś. Nawet po twoim tępym wyrazie, po twoim głupim ryju widać, że tyle jesteś tępy. Czekaj, kurwa, ty powiedziałeś, że jestem tępy? Fuj. Chłopczyku, na garażowie jest kopa kabana. Możemy pójść, zweryfikować się. Jeżeli dostaniesz wpierdol, dam ci remarz na gali, żebyś zrobił pieniążki, przeznaczysz, kurwa, na logopedę, możesz zrobić sobie operację twarzy. Kurwa, psycholog, jak mówił Denis, kurwa, jak mi nie pomoże, to tobie, kurwa, tym bardziej nie pomoże. Nie potrzebuję psychologa. Zamknięcie, kurwa, w Monarze, bo widzę, że od mefedronu się styki przepaliły, kurwa. Nigdy nie próbowałeś żadnego narkotyka, jakby się wiedział, nie? Ani da się być takim spierdolonym na trzeźwo? Oczywiście, oczywiście. Bo dostałem takie nagranie, nie puszczę jakby tego nagrania. Tak, ja wiem, jakie nagranie mówisz. Na swój honor, nie wiem, czy jest prawdziwe, czy nie nagranie, pokażę do kamery. Bo to jesteś jakby ty i dostałem jakby całe nagranie, że się masturbowałeś jakby na kamerce z kimś. No tak, ale... I tutaj widzę, powiedz patrz. Mi, okej, okay, ale powiedz ale mi... Najgorsze jest to, że to jest jakiś chłop. No tak, na tej kamerce, bo patrzcie. Okej, okej, ale... To jest jakiś chłop na dole. I ty jeszcze naplułeś sobie na p***a. No tak. Na tej kamerce. No dobra, ale powiedz mi... Że to jest prawdziwe, chcę tylko wiedzieć, że tak, to jest prawdziwe, oczywiście, tak? Tak, i jak chcesz, to możemy nawet sobie wziąć centymetr i porównać, jakbyś nie wiedział. Jakbyś nie chciał. Powiem ci więcej, ja nie zły, nic złego. Ktoś mi zrobił w chuja za przeproszeniem, bo ja siedziałem w swoim lokalu w Wigilię, wypiłem sobie dwa tinkienie, w pierwszy dzień świąt nie będzie. Czyli chwalisz się, że waliłeś konia w pierwszy dzień świąt, kurwa, na kamerce? Co to za rodzica kiedy, kurwa, to jest jakieś ale... święto? Okay, walisz ale... konia w Wigilię, nie wiem, uczcisz tak Wigilię, kurwa, z rodziną? Dobra. Próbujesz w pokoju drugim, czy co? Pierwsze się nie żalę, żeby nie było, ale ja nie mam rodziny. Spędziłem święta sam. Spędziłem te święta sam. W swoim lokalu wypiłem sobie trzy drinki, a nie piję nigdy alkoholu. Oczywiście ci się nie tłumaczę. Napisałem jakieś rzeczy, napisałem mi. Chciała piec za to, żeby tego nie publikowała. Publikowała to, ja się oczywiście tego nie wstydzę. Uważam to nawet za atut tak naprawdę, bo napisało do mnie dużo, mega dużo ludzi, były opinie pozytywne, negatywne. Nie mam totalnie nic na sumieniu, nie zrobię nic złego. Nie wiem, nie wysłałem żadnej małej dziewczynce, nie wiem, nie ci nikogo. Szacun dla ciebie. Mówisz? Czyli czekaj, doprecyzujmy to, bo ja wiem, że mnóstwo osób też o to pyta. To jest tak, że ta laska, tak pani, coś ci wysyłała i ty po prostu jej odpisałeś. Nie, to było u mnie tak, że nie jestem nie wiadomo kim, ale piszą do mnie jakieś tam kobiety, tak? I ogólnie wypiję sobie te dwa drinki. Mój przyjaciel Helki powiedział do mnie, dawaj wypij sobie, bo ty nigdy nie pijesz i tak dalej, są święta, siedzisz sam, dawaj wypij sobie. Ja siedziałem w swoim lokalu wtedy, Shisha Bar w Stargardzie. No i wypiję sobie te dwa drinki, trzy. No i wypojałem jakiś tam folder spam. No i odpisałem jednej dziewczynie jakiejś tam drugiej. No i jedna zaczęła mi wysyłać filmiki, jedna gdzieś tam zaczęła się do mnie odzywać. Zaczęła do mnie dzwonić, wyzwaniać. I mi zaczęłaś pokazywać cały czas, więc ja jej też pokazałem. Nagle ekran zniknął i trzeba 500 dolarów za to, że ona tego komuś nie pokaże. Zablokowałem ją i później to latało po całej Polsce. Dziś nie masz czego wstydzić. Nawet uważam to za atut dlatego, że ja dzięki temu jestem totalnie blokowany, ponieważ nie mam się już czego wstydzić. Moim zdaniem to co było wtedy najgorszego, to nic już gorszego tak naprawdę nie mogłem spotkać. Jestem tak osobą, tak jak mówiłem wcześniej, z zasadami nie robię takich rzeczy. Ty oczywiście tego nigdy nie zrozumiesz, ale ja jestem osobą z zasadami nie robię takich rzeczy, więc czułem się z tym niesamowicie źle, przepracowałem to wszystko w sobie, dostałem za to powiedzmy karę, ale dzięki temu powiedzmy jestem odblokowany, bo nie wstydzę się teraz powiedzmy prawie, że niczego. Czyli... Myślę, że gdyby nie ten filmik, nie siedziałbym z tobą i bym ci teraz nie cisnął, a inteligentnie się wypustuje. I rozumiem, no, że jeżeli ktoś chce siedzieć ze mną i się cisnąć, to musi mieć zasady i w Wigilię pokazać chuja, tak? Nie, jakby nie, do nie. Tego dochodzimy. Myślę, że nikt poza kamerami by się z tobą nie cisnął, tylko byś wyszedł na listę, został byś zweryfikowany. Ja myślę... Ja mogę zweryfikować za chwilę tutaj, na środku, jak chcesz. No to dawaj. Chodź. No to chodź. Wyjdziemy tutaj i ci połamie, kurwa. Chcesz wejść do face to face'a? Mogę wyjść. Chcesz na ulicy czy w klatce? Tutaj. Walkę. No dawaj tutaj. Tutaj? No dawaj, będziesz pierwszy. Na betonie. Nie będę się nadywał nic. Mnie cię nie puści. I Haniowski powie start i się lejemy, kurwa. Czym cię zabił? Do krwi. Wiesz, zaczekaj ci? Start. Cię zabił. Do krwi. A po to je wchodzi, kurwa, za męska. Co, i znowu byś klepałby strzelu, nie? Klepałbym. W ogóle fajny masz spodnie, damski, nie było męski? To jest kurwa Playboy, wiesz, to był Playboy? No. Duchał więcej, kurwa, niż ty. No, ale ty podobno robisz się harytrniaki, teraz jest zasadowcem, więc jak, podobno, kurwa, ty nie kochasz, tak? Jak co? Ja wiem, że ty, kurwa, lubisz tak z chłopakami, ale no, Playboy jest po kobiety. Wiesz, że twoje słowa do mnie nie trafiają dlatego, że ty jesteś pizdą suchą. Dla ciebie, ja jestem, tak jak mówiłem wcześniej, jestem sportowcem. Zaproponowałem ci walkę, w której ja mógł używać tylko liści, po to, żeby cię wykostować. Bo tobie liści się należy za to, co ty pierdolisz w ogóle. A podpiszesz kontrakt taki, no, że jeżeli będzie zgon w klatce, że cię zabije, to nie odpowiem za to? Okej, ja mogę nawet podpisać kontrakt, że mi zwiąże jedną rękę, a drugą tylko liście bił. Ale w chuju to mam, kurwa, takie coś. Ja cię mogę połamać full MMA. No to daj, może nawet to poradzić. Na jednej gali, kurwa, sprawdź? Razem z nią. Ciągnij się tam, dziwko. Ciągnąć to możesz, kurwa, szachcie swojemu przyjacielowi, wiesz? Ty już ciągnąłeś wiele razy Amadeuszowi. Tak? O, już nie patrzę. Dawaj bliżej, może podejdziemy, co? No dawaj bliżej. Oko. Najbliżej. No dawaj. Ej, chłop ci jedzie od wszystkiego, a ty mu, kurwa, nawet nie wykurwisz, kurwa, chłopie. Zero honoru, kurwa, i tak. Zapomnij, nie uderzyć.
Wstyd, kurwa i chuj. Co? Stać naprzeciwko takiej dziwki, mu nie wykurwić, nie? Zaraz my możemy zrobić, kurwa. Ciągnij pałę, szmato. Tylko chwilkę sobie porozmawiamy. Czekam. To stań ze mną face to face, tak jak z nim. Staniemy, ale bez ochrony. A to za chwilę. Usiądziemy, porozmawiamy, zadam ci parę, kurwa, pytań, jak na komendzie podpowiadasz. Lękaj tam, dziwko, gdzie twoje miejsce. Dziwko, to będziesz moją, wiesz? Ziomek, ale ty na komendę chodzisz. Tak? A to coś ty, ci powiem. Ty na ostatnim programie, kiedy nawyzywałem Denisa, zadzwonił na policję. Bardzo bym prosił o moje zdjęcie z przechwycenia. O, ogólnie powiedz mi... Czekaj, bo mamy czekaj, zdjęcie. Czekaj. Mówiłem, Denis zadzwonił na programie, policja mnie przechwyciła. Jest to po prostu pierdolona konfidentka. Ty, a powiedz mi jedną rzecz ogólnie, nie? Ty przypadkiem nie chciałbyś być, nie wiem, drugim najmanem. Oczywiście go nie obrażam, nic do niego nie mam. Ale ogólnie, że ty nie jesteś być przypadkiem... Nie mogę twojego pierdolenia, sobie już wolę, kurwa, tą dziwkę posłuchać. Dobra, posłuchaj mnie, czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, której kiedyś zabierali kanapki w szkole, bo tak wyglądasz, bez obrazy? Czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, która coś teraz w jakiś sposób... Może gdybyś zabierali, to by się spuszczali do kanapek, kurwa, widać po mordzie. Mi się wydaje, że jeżeli ty byś chodził do szkoły do mnie... Chłopie, ty plujesz, kurwa, na tak komuś nagrywasz filmik. No i co z tego, kurwa, no nie wiem, kurwa, dlaczego... Ja pewno taki nagrywałem, no i co z tego, nie rozumiem tego. Jak dziewczyną byłem, to też jej nagrywałem i co? Co w tym złego, nie rozumiem. Kurwa, mówisz o zasadach i honorze, a potem mówisz, że zajeb... No tak, ale to jest nasza prywatna rzecz. To jest... Nie jest prywatna rzecz, bo kurwa było to w internecie. I no ale co chwali, z tego? To... Jeszcze się kurwa chwali, że to w Wigilię robisz, ja pierdolę. Nie Wigilię, było... tylko w pierwszy dzień świąt po pierwsze. Mówiłem ci, już nie pamiętasz, co mówiłem. Po drugie, to mnie ktoś oszukał, nie ja kogoś. Ja ale ty wszedłeś w spam? Ja wysłałem to dziewczynie, bo po prostu z nią rozmawiałem jakiś czas i mnie oszukała, bo chciała... Powiedziałeś, że w spam ją znalazłeś w pierwszy dzień świąt. No tak, dokładnie. Rozmawiałem z nią, chciała po prostu zobaczyć, wysłałem jej tyle. Ile ta rozmowa trwa, zanim pokazałeś chuja z ciekawości? Bo też bym chciał zobaczyć teraz. Po pierwsze, nie jesteś moim autorytetem, że mi w ogóle pytanie zadawać, tak naprawdę. Ja ci muszę tak cały powiadać. Czas brać dyskusję, kurwa. Zasadowcu z kurwa z AliExpress jebany. Ciągle to samo powtarzam. Dwa słowa w kółko. Ja mam zasady i honor, bo kurwa trenuję. Jakbyś miał zasady i honor, to byś się napierdalał w KSW, kurwa, w Fenie nawet, czy dążył do UFC, a poszedłeś jak dziwka o kurwa łatwe pieniądze do freaków. Nie, po pierwsze, to walczy na zasadach Pride, o których ty nie masz pojęcia. Zawodnikiem, którym ty możesz kurwa buty czyścić. Ja bym przecież go zabił, kurwa, tego twojego zawodnika. To jest śmieszne, są pierdoli, nie? Że w ogóle ludziom się chce go kurwa, taką kurwa oglądać, to jest w ogóle hit. A komuś... Gość jedzie, nie ma za to konsekwencji, ale tak jak ktoś kiedyś powiedział, że góra z górą się nie zetnie, człowiek z człowiekiem zawsze, więc jak kurwa, nie zetnie, kurwa, ja ci kurwa, powiem, ja ci współczuję przyszłości, kurwa, chłopie, ci współczuję przyszłości. A co mnie czeka w przyszłości? Ja cię nie straszę, broń Boże, ale są ludzie, kurwa, którzy ci naprawdę kiedyś dojadą tak, że będziesz kurwa sikał pod siebie nie całe życie. Nie? Ja cię nie. Ale ty słuchasz ze zrozumieniem, co ja ci mówię? Wysyłasz ekipę, kurwa, pod mój ale blok. Po co ekipa na ciebie, chłopie, jak to tak? Wystarczy... Ostatnio przegoniłem swoją kurwa ekipę, no. Runia. Poproszę, kurwa, żeby w tle leciało nagranie, jak przegoniłem ekipę z Torunia. Nie, chodźcie, wróćcie. No wróćcie, wchodzicie takie kozaki, jesteście w kilka osób. No to przedstawcie. No chodźcie. Od gimnazjum podszedłeś? No mówcie. Twoi kurwa, właśnie fani, twoi kurwa zwolennicy. Na pewno ma panów, jak każdy z nas. No co? No wróćcie. No chodźcie. Kurwa, leściu jebana na dzieciaka, kurwa. No chodźcie, chodźcie, kurwa. Dobra. Właśnie, dziweczki. Pizdy jebane. Ile zapłaciłeś im? Pizdy spierdolę. Myślałem, że nie zajdę. Tym bardziej, że kurwo, nie byłem nawet u siebie. Kurwa, to ci jebała całe życie. A mam cię jebać kurwa teraz? Wypierdolić ci teraz? No kurwa, chodź kurwo. Gdzie kurwo skutował tu? No, 3 sekundy bym cię dojebał. Dlaczego mnie nie uderzyłeś, kurwo? Nawet nie wiedziałem, z której strony przyjedzie. Myślę, ja byś przeskoczył, kurwa. Jaja, kurwa, ty nie masz jaj. Wiesz, że jaja zostawiłeś w gardle szachty, kurwa. Możecie zadzwonić, kurwa, do Jóźwiaka. Nawet Jóźwiak mi, kurwa, mówił, jak byłem na Prime, że wysyłasz na mnie, kurwa, ekipę z Torunia. I że na mnie no, dobrze. O, ale się zestresował, Józiak, kurwa, wszystko Józiak, wyszło, kurwa. Józiak, do ciebie jest charakternym gościem, a ty jesteś zwykłą pałą. Taka jest różnica. Pałą, kurwa, chłopie. Pałą, jesteś zwykłą pałą, różą. Kurwa, z szachtą nagrywasz filmy z jacuzzi, kurwa, we Wrocławiu, a ty nieźle, mi mówisz, kurwa, że jestem pałą. To nieźle. Wy se, kurwa, wciągacie mefedon i lejcie, kurwa, szampana. Ty byś walkę z ciebie przegrał. Mogę się nie myśleć tego. Już mówiłem, że cię płamie, nie rozmawiam z tobą teraz. Denis, kiedy Gracja miał face to face z Natanem, trochę tutaj powiedziałeś, że z jakiego powodu go nie uderzysz, że jakby był charakterny, to by go od razu ładował za te wszystkie słowa. No, takie kurwy, to chodzi, że mogłeś go opluć, kurwa, taką... Uważaj na słowa. Jebać cię, kurwo. Uważaj na słowa. Bo co? O kurwa, o Jezus. Te... Tak. Dobrze, reasumując... Ty jesteś groźny, ty. Podejdź. Mów ryj napój takiej szmacie, a bym cię kurwo dojechał chętnie, nie? O Boże. Jak uprzedzony się śmiesz, kurwa. Tak? Przynajmniej nie mam żółtych zębów jak ty. Przynajmniej kurwa, co? Jajco. Denis Załęcki napisał na Instastory, Gracjanie, co widziałeś zresztą, że jesteś za głupi na freakfighty i za słaby na prawdziwy sport. Skoro ja jestem za głupi, nie? To powiedz mi, jakie ty książki w życiu przeczytałeś? Jakie ty masz wykształcenie na przykład, nie? Czym ty się w życiu zajmujesz, tak? Średnie. Okay. Mi takie wystarczy.
Okej, dobra, no i okej, to nie jest wyznacznik inteligencji. No oczywiście, nie? Okej, jakie książki ostatnio przeczytałeś, powiedz mi? Nie przeczytałem. Teraz nasuwa mi się pytanie takie, nie? Skoro ty uważasz, że jestem za głupi na free fighter, a ty nie przeczytałeś żadnej książki, tak, ty kurwa możesz w ogóle siedzieć, powiedz mi. Bo jestem free fighterem. No tak, ja też teraz niby jestem free fighterem, a walczę walkę z zawodnikiem UFC, nie ważne. A powiedz mi tak, powiedziałeś ostatnio, że jestem gościem bez zasad, z tego względu, że kopałem w boksie, tak? Hmm. Tak, podtrzymujesz to? Pół na pół, możesz. Okej, uważasz, że jesteś hipokrytą? Kiedyś odjebałem jeden numer, wiem, tylko że ja z niego wyciągnąłem wnioski, a wiesz dlaczego? A widzisz, ja też wyciągnąłem wnioski. No tak, ale ty powinieneś dwa razy. Zasad. Nie, mam zasady. Nie, moim zdaniem nie masz zasad. Mam zasady. Nie masz zasad, bo uderzyłeś gościa w boksie. Tak, wiem. Dlatego nie masz zasad. No tak, ale ja... Mówię ci takim językiem, jak ty do mnie mówiłeś dwa dni temu. Okej, tylko ja ci coś powiem, nie? Ja popełniłem taki błąd raz. Ja z niego kurwa wyciągnąłem wnioski. Z każdej przegranej też wyciągnąłem wnioski. Tak samo kurwa zawsze sobie analizujesz wszystko to, co robię. Chcę zrobić to dwa razy z rzędu. Poza tym ja z klatki kurwa nigdy nie uciekłem. Ale ja nie uciekłem ze strachu. Uciekłem, bo mnie sędziowie oszukali. Panowie, zróbmy face to face, bo sam bym chciał zobaczyć, jaka jest różnica. Kurwa, już myślałem, że muszę... Spokojnie, nie biegnę do ciebie. Nie chodzi, proszę o pewne odsunięcie się. Możesz się napierdalać, normalnie. To będziemy się napierdalać. No to możemy, czemu nie? Ty powinieneś dostać tego liścia, bo już leżał zaszczany kurwa przez cały dzień. Później byś stał i sobie wszystko kurwa przemyślał, że tak naprawdę jesteś potą. Żadnym zawodnikiem, żadnym kurwa mistrzem estetyki, jesteś nikim. I byś się kurwa cofnął. Mistrzem nie, ale Bogiem już tak. A jeżeli mowa o Bogu, teraz naprawdę, mam do was pytanie, ale takie nieofensywne. Jesteście wierzący czy nie? A chuj ci w dupę. Znowu o tych chujach w dupę, kurwa, ale twój... A powiedz mi, kim ty jesteś z naszej trójki, że ty tam kurwa pytania zadajesz w ogóle, człowieku. Wy rozmawialiście między sobą o zasadach, ale... Ty siedzisz tam na cudownie, kurwa, sam, kurwa. Ale ty, kurwa, byłeś w więzieniu, nie ja. Ale ja to nie mówię o więzieniu, co zaraz tam jesteś... Ciebie c***li w więzieniu, kurwa. Zajebiście. Ale z ciekawości. Podobało ci się bardziej chuj do mordy czy do dupy? Zapytaj, to jest takie moje pytanie. Zapytaj Ferrariego. Chciałbym, żeby Gracjan się wsłuchał. Dobra. Apokalipsa... Świętego Jana. Chciałbym, jeżeli ty masz zasady, to on tam mówi naprawdę o wielu zasadach. No dobra. Zwracam się z wielką prośbą do pana prokuratora o uchylenie mi aresztu śledczego lub zastosowanie innego środka zapobiegawczego, gdyż panie prokuratorze, powiedziałem całą prawdę i naprawdę bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Obiecuję, że nigdy więcej nie zrobię nic złego i głupiego, zrozumiałem wiele rzeczy. Panie prokuratorze, nie daję rady już wytrzymać w tym miejscu psychicznie. Pierwszy raz siedzę w więzieniu, nigdy wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że jest tu tak strasznie. Chciałbym bardzo wrócić do domu, do mojej rodziny i dziewczyny. Chcę od razu zacząć szkołę i zająć się rzeczami, które w życiu mi się przydadzą. Panie prokuratorze, w tym miejscu marnuję się bardzo i naprawdę nie daję rady... Słuchaj, bo to ty mówiłeś. Ale to ci jebał w dupę, już ci mówiłem. Posłuchaj jeszcze troszkę, co pisałeś. Chciałbym wszystko naprawić i jednocześnie udowodnić panu, że nigdy więcej nie będę miał problemów z prawem. Proszę pana prokuratora o jedną jedyną szansę i obiecuję, że naprawdę nie zawiodę pana. Ten czas, w którym jestem zamknięty w więzieniu, to jest mój najgorszy, najcięższy okres w życiu. Za długo jeszcze będziemy to słuchali, bo kurwa już to jest nudne, to już jest nudne i... Żeby pan zmienił mi ten areszt na coś innego lub go uchylił. Mogę dwa razy dziennie stawiać się na komisariacie policji. Tylko proszę, bym wrócił do mojej rodziny, za którą bardzo tęsknię. Nie mogę spać po nocach, a kładę się spać i wstaję ze łzami w oczach. Bardzo pana proszę, bym już wyszedł stąd, bo naprawdę ledwo już wytrzymuję. Trochę ci współczuję, że taką męczarnię przeszedłeś w tym więzieniu. Nauczyłeś się czegoś? Straszno, tak. Pomogło ci to? Tak się dużo nauczyłem. Za takie coś, kurwa, tym i co? I to jest dla ciebie charakterne, co zrobił Denis? Myślę tak, ja się co nie wpierdlałem, to jest jego sprawa. Za takie coś zasługuje na mele na pysk, kurwa. Taki zasadowiec jebany. Nie jesteś człowiekiem, żeby się wypowiadać. Ode mnie możesz chyba dostać. Zajebie, normalnie Smory, kurwa, zajebiesz? C***u, kurwa, piszesz listę do prokuratora, taki z ciebie git, kurwa. Jakbym trafił do więzienia, odsiedziałbym do deski, kurwa. A ty nawet nie potrafisz, kurwa, chwili odsiedzieć, nie piszesz, kurwa, listy. Ty byś na ochronka siedział, kurwa. Kurwą jesteś zwykłą. Będziesz, kurwa, to cię jebała. Stawiasz się na policję? Stawiasz się na policję? Jebać. Ej, kurwa, to mnie jebała, a mówisz, żebyś nie jebał w dupę. Strzał. Jebać cię, kurwo, i tyle, do spodu. Frajerskie się nie liczą, damskie i frajerskie się nie liczą. Powiedz mi to bliżej, co? Nie pal frana, tak każdy cię już przejrzał, jesteś zwykłą pałą, bez honoru, zwykłym konfidentem. Tyle. Pałą to po pysku dostajesz, wiesz? I ode mnie dostaniesz takiego chuja do mordy, skoro to lubisz. Damskie się nie liczą. Ale damskie co? Gówno, kurwo. Gówno, kurwa. Jakbym trafił do więzienia... Cię zabili tam, zajebaliby cię. Odsiedziałbym od deski do deski. Z dupy chlapacz by ci zrobił. Nigdy w życiu nie sprzedałbym żadnego kurwa znajomego. Jak ty przecież zasad nie masz, człowieku, zaraz. Nie mam zasad? Żadnych. Nie mam zasad? Chłopie, jak ty możesz, kurwa, wyjść na... Byłeś w więzieniu? Nie byłem. No właśnie, kurwa. Więc nie o zasadach. A ty byłeś? Tak. Kiedy? Nawet nie wiesz, kurwa, kiedy. Monopoly. Byłem w więzieniu. Chyba, kurwa, w filmie. Byłem w sprawdź, iść na kurwa. Kurwa, w grze chyba komputerowej. W filmie, czy wieku. Zamknij pizdę, kurwa, Załęcka, pała. Morda śmieciu. Śmieciu jebany, śmieć to wiesz co. Nie, pokaż się gdzieś na mieście, to ci każdy dojedzie, czy każdy nie nienawidzi. A jak tu, kurwa, mnie ludzie piszą z całej Polski, człowiek, że mi ci liście zrobił. A jak tu, frajerzyno, dojechałem, kurwa. Nie wiem, jak tu dojechałeś. No właśnie. Może ochroną jakąś, nie wiem. Helikopterem, kurwa. Nie wiem. Nic nie przywiózł, kurwa. Jeszcze do klubu wchodzisz, tam gdzie psy stoją tylko i tylko i tam wyłącznie. Nie ma klubów. Normalnego klubu w Polsce byś nie wszedł, to by ci zaraz pojechali z tobą, kurwo. A weź, kurwa, chodzisz tam, gdzie straż miejska, gdzie kurwa.
kurwa, te klawisze stoją, tylko tam chodzisz, kurwa. Klawisze, kurwa? Nawet oni stoją, jadą, kurwa, p***a jebany. Ja stawiasz tak za 2-3 lata, to skończę jak żół z depresją, sięgam cię. Abyście się dogadali w pierdół z Denisem, kurwa, my byście specjalnie rzucali na podłogę, żeby tylko, kurwa, ktoś się schylił, kto pierwszy ten lepszy. No nawet to... Chodź bliżej, ale jebany. Co? Blisko. Dziecko ci zrobię, kurwa, teraz. Zrobić ci dziecko? Zrobić ci dzieciaka, kurwa, w klatce? No chodź. Chodź do face to face. Chodź, popatrz mi w oczy. Popatrz mi w oczy z bliska. Ja zdążyłem gardę podnieść, ty nie zdążyłeś na to krzesło. Unik zrobiłem. Popatrz mi w oczy z bliska. No podejdź tu i popatrz mi w oczy. Podejdź tu i popatrz mi w oczy. Charakterniaku jebany. Fajne spodnie z Armaniego. Wiesz, kim był Armani, kurwa, czy nie? Tym, kim ty, czyli p***em, kurwa. No podejdź. Fajnie masz, kurwa. Podejdź. Ale zauważyłeś, że na nikogo nie robią wrażenia w ogóle żadne twoje słowa. Każdy wie, że jesteś pizdą. Przed chwilą ten p***sował we mnie krzesłem, a ty mówisz, że kurwa... No i co z tego? Ale ty zasługujesz na jeszcze więcej, człowieku. Na jeszcze więcej. Jak się bym cię spotkał na ulicy, kurwa, bez ochrony. Ochrona jest po to, żebyście byli bezpieczni, kurwa, tylko. Powiedz mi, Gracjan to prawie jak Gracjan Rostocki, bo niezłe gówno odwaliłeś, nie? A dzięki, miło. Zajebiście. Słuchaj, ty naprawdę, stary, waliłeś konia w święta? No i kurwa, dostaw. Zajebie cię szmat. No i co? Mela na pysk! Mela na cela, kurwa! Nawet nie trafiłeś, łajzo. Dostałeś, kurwa, i gumą, i melą z bliska, kurwo. Ta kamera. I za każdym razem będę pluł ci w pysk. Obiecałem, że jak cię zobaczę, dostaniesz, kurwa, melę. Czekałem tylko na to, kurwa, jebana. Nie masz cela, łajzo. Nie masz cela, dostałeś, kurwa, wytrzyj. Dobra, poczekamy, wytrzyj tutaj. Dobra, dawaj, Ziemek, mów. I będziesz za każdym razem dostawał melę, kurwa. Przepraszam, Nathan, czemu żeś... Obiecałem, spotkam Denisa. Dostanie, kurwa, mele. Chwilę nie było ochroniarzy. Dostał najpierw z gumy, potem podszedł, dostał, kurwa, potrójną mele, bo mi się przez zęby, kurwa, mam lekką parkę, rozprysnęła na niego. W trzech miejscach dostał, kurwa, w czoło. Cieszę się, że masz zęby, kurwa. I dostał, kurwa, jeszcze na szyjkę. Nie słyszałeś. Ja za walkę dostaję. Nie słyszałeś nagrywek? Jak nagrywałeś się, kurwa, czy Boxdolowi, czy komuś, nie pamiętam, że kurwa, żeby zrobili wszystko, żebyś nie musiał za do walki wyjść, bo ci się boisz, że cię zabije? Jeżeli już jest temat Boxdela. Jeżeli Boxdel powie, że tak nie było, to pokażę screeny z moją dziewczyną i nie tylko. Boxdel zaoferował mi 100 tysięcy złotych. W gotówce. Powiedział, to jest mniej niż dostałem za walkę z tobą, abym nie wychodził do walki w Cloud, po to, aby sabotażować Cloud. Fajnie. Oficjalnie to mówię z ręką na sercu, z potwierdzeniami screeny, więc Boxdel jest kurwą farmazońską. A ty kim jesteś? A ty wierzysz? A ty kim jestem? A ty kim jesteś? Ja jestem zasadowcem. Jesteś zwykłą kurwą. Przyjaźnij się pierw z nim, a później chodzisz i z dupy walisz. Bo wiesz dlaczego? Szmatą. Wiesz dlaczego? Bo jesteś szmatą. Bo posłuchaj, nie. Jesteś kundolem. Boxdel ma to jest taka przyjaźń właśnie. Nie, to nie jest przyjaźń. Ja samo teraz się przyjaźni z Amadeuszem, a się pokłócicie, to pójdziesz się do niego z dupy będziesz walił. Jesteś zwykłym kondonem policyjnym. Dlaczego? Bo Boxdel nie ma znajomych prawdziwych. Boxdela ludzie lubią tylko dlatego, bo ma pieniądze i ma władzę. Oni wiedzą, że on go jebie, że on ich oszukuje, on jest fałszywy, on kłamie, ale dlatego, że ma jakby tą władzę w federacji, to oni po prostu z nim są. No ale ja nie jestem takim człowiekiem, że jak widzę, że ktoś jest dla mnie w porządku i zauważam jego kłamstwa, to dlatego, że ma kurwa pieniądze i dlatego, że ma kurwa władzę, to będę się z nim trzymać. Ulfik nawet nie ma kurwa działalności chyba gospodarczej i Boxdel kurwa... Zobacz, ty już się rozpierdalasz publicznie, kurwa. Nie rozpierdalam, to jak? Nie jest faktami. Kupałą, kurwa, Boxdel kurwa, on nie ma znajomych prawdziwych. Ludzie są z nim dlatego, kurwa, bo ma pieniądze i władzę, jak mówiłem. Kto do nas się dodzwonił? Ania, ja jestem feministką, mam pytanie do Denisa. Buła dzwoni? Kto? Nie wiem, kto to jest. Mam pytanie do największej polskiej feministki, do Denisa. Czy wyskoczyłby z Ferrari na walkę, jakby były testy antydopingowe? Bo jak wiemy, ostatnio Ferrari miał walkę w Anglii, tam były testy dopingowe i dlaczego Denis jest na koksie, a Ferrari nie? No i co? No, czy zgadzasz się na testy antydopingowe, bo moja koleżanka bierze środki, ja również i bardzo się dzięki temu wzmocniłam i wiem, że to jest niesprawiedliwe. No to fajnie, to są freak fighty, także biorę te sosery. Jestem na bombie i co? Ja otwarcie mówię o takich rzeczach, ja nie muszę ukrywać tutaj spośród wszystkich. A co kurwa na mu się pierdolono, przy murze zajebane, dlatego nie mówię, że to wyskoczyć? Ja, dlatego mówię, ja pierdolę, właśnie udowodniłeś, że jesteś transseksualną dziwką, którą Nathan posuwa w dupę. Nie masz odwagi wyjść. Ale w dupę to ty dostajesz od szachty. Jebać cię. Amadeusz Ferrari na linii, proszę bardzo, słuchamy. No wczoraj tak robiłeś długo. Czemu tak do tej grubej feministki, dlaczego nie wyskoczy ostatnio na pięści? Obiecaliśmy sobie po strzale, mieliśmy się sprawdzić, on kopie. Okej, okay, udowodnij, że się umawialiśmy gdziekolwiek. No kurwa, przecież obiecaliśmy sobie to na tym face to face przez kamerę na MAPL. Okej, okay, no to dobrze, no to wstaw tą wstawkę, gdzie się umówiliśmy, że będziemy się bić na pięści. Dobra, jak dbasz o zdrowie jelit po tak dużej ilości rżnięcia w dupsko? Musisz zapytać się Nathana. Przecież to ciebie szachta rucha, kurwa.
Szafa też konfident jebany. Mam pytanie jeszcze jedno do Denisa. Czy lubi w smaku spermę? Uwielbia, przed chwilą chusteczką wycierał ryj nawet. Frajerskie się nie liczą. Jebać, ale lubi sobie popijać jebać was wy kurwy dwie. Czyli frajerska s**a się nie liczy dla Denisa. Ty, Denis, nie szukaj kolejnych rywali, bo ja i tak ci te nogi z dupy powyrywam i włożę w ten twój rozjechany otwór. Słuchaj, dobrze wiemy, że i tak do tej walki nie dojdzie. Dobrze wiemy, jak jesteś tam dogadany z kimś. Dobrze, ty, co ty kurwa pierdolisz? Dobrze wiemy, że dzień lub dwa dni przed kurwa nie wyjdzie, bo jesteś c**ą. Aha, no to nie wiem, ale co, okresu dostaniesz, czy o chuj ci chodzi? Jebać cię i tyle. Nie, ale dobra, to jest... On ma teraz mieć walkę z Wodarczykiem. Ja mu wpierdolę 20 sekund, no to Wodarczyk mu wpierdoli kurwa 10. To będzie w ogóle bez sensu ta walka. To już nie będzie, to już nawet nikt nie będzie na to chciał patrzeć. Ty kurwa. A bo dobra, ja ci Ruro zajebię, a później ja rozjebię tego. Wiesz, że to są ostatnie twoje chwile, gdzie ty robisz groźne miny do takich ludzi jak Gracjan? Po walce ze mną każdy będzie miał z ciebie bekę, każdy będzie się miał zajebanego zwykłego lamusa. No dobrze, okej. Okay. Dzięki Ferrari, dzięki w chuj. Spokojnie, walka przyjdzie. Gdzie idziesz, Lajzo? Gdzie idziesz, Lajzo? Mogę kurwa kłonić się. Czy dopyskać się obie? Chodź do pana. Odlać się dopyska. Ale się do to się nie, na to. Ale mam pytanie do Denisa. Zadawaj. To będziesz pluł, kurwo jebana, ci wyjebie. Weź go, co mu zarwy kurwie na zęby szmacie jebanej. Zasługujesz kurwa na mele. Weź tu kurwo pluć. Dostałeś dwie mele, kurwa. Męska prostytutko. Lubisz smak mojej spermy? Idź ty kondolisko. Uwielbia. Było od tygodnia mi nie daje żyć i prosi o walkę. Słuchaj, kurwo, chodź. Szmato. Co? Odlałem się kurwa na chusteczkę. Twój stary mówił, że zawsze... Ale też bym ci co kurwił sierpa śmieciu. Stary zawsze mówił, że jak mnie się widzi, to co? Trzeba polać kurwa moczem albo kupą. Także zostałeś z moczy ode mnie, kurwa. Ciągnij się, kurwa. Ładnie pachnie? Kurwa, dziwko. I co? Robię to, jakie kurwa macie zasady. Te same zasady kurwa macie. Robię to, co wy mówicie, żeby mi robić. Widzisz, kurwa? Jebał cię pies, ma to. Nie życz komuś tego, co tobie niemiłe. Weź mi to dobra w gówno. Czegoś mi kurwa życzycie, to ja robię to samo, kurwa wam. Pospadały wszystkie mikrofony po tym rzucie krzesłem. Raz, dwa, trzy, cztery, teraz mnie słychać, drodzy widzowie. Zrobiłeś niesamowite rzeczy z tą chusteczką, tak? Odlałem się do kubka, powiedzieli nie, no to co, zamoczyłem chusteczkę kurwa w moczu i dostał na pys kurwa moczem. Śmierdzi tak samo? Dużo wypiłem. Gracjan teraz, to. Patrzysz. No rzucisz się zaraz na mnie, wiem o tym. Jebać cię kurwa, kondomie. Do poziomu takiego kurwa martwienia. Ale mówiłem no teraz wcześniej. Gracjan, posłuchaj mnie. Wiesz co jego tata mówił na wywiadzie? No co że jak nie się zobaczy, trzeba się odlać, rzucić we mnie moczem, oblać mnie moczem. Albo ale kupą, powiedz mi tak, ale po co oszykujesz, tak, skoro z tobą nawet do toalety wchodzą? W ogóle nie to robię, nie ignoruję. Ale tak mówił, żeby mi robić. Bo tak wyglądają moje walki, jako zaczę, więc tak trzeba mi robić. Teraz robię tak samo jemu. Co tam na nisku, kurwa, krzesła już nie masz? No, kurwa, niestety, stole, kurwa, nie mam czym, kurwa. Jak dziwka, prostytutki też dostała się. Tak jest skorta. Rzuciłbym cię czym innym, ale są kamery. Czym byś mnie rzucił? Chujem. Co kurwa? Jak chujem kurwa? Sztucznym, bo nie masz swojego, czy co? Czy szachty chujem byś mnie kurwa potrzaskał po mordzie? A ty jesteś taki zabawny? Kurwa, chłopie, trochę przesadzasz. Ciebie i szachtę mogę. Trochę przesadzasz ogólnie, wiesz. Można sobie co nieco, ale kurwa, dzieci to oglądają, wiesz. Wiadomo, przeklinamy, ale to trochę już przesadzasz, kurwa, wiesz, z tymi tekstami, nie? Czasem. Ale czym się różnią moje teksty, a twoje? Wytłumacz mi zasadowo. Mi się nie chce ci tłumaczyć. No kurwa, no. Ty się tłumaczysz tylko przed komendantem akurat, racja. Tylko z prawdziwymi panami rozmawiasz, jeśli się tłumaczysz, nie? No. Ej, ale... Czemu jesteś taki obstany? Czemu się śledzić? Ja cię ogólnie nie śledzę, ale z tego co wiem, to ty przecież dzwonisz na policję, nie? Ty przecież grozisz każdemu policję, że dzwonisz na policję, tak? Ty sobie. Tak, jeżeli spadnie mi głos z głowy, jestem podpięty cały czas pod policją. Każdy mafiozo i gangster współpracował z policją. A czemu jesteś taki, czemu się nie chciałeś bić, jak ty do ciebie wybiegłem? Czemu stałeś w miejscu? Bo chciałem, aby Ferrari zrobił pieniądze, a jakbym cię kurwa trzasnął z sierpa, to byś kurwa nie doszedł do walki. Prosta zasada, kurwa. 80 kilo Polak ci najebał. To ten, co ma matkę prostytutkę? O nim mówisz? Bo nie, ale kurwo, nie wyzywaj czyjś matek, szmaciarzy jebany. Ale serio? Ale słuchaj, ale to nie jest ważne, kto był kim i chuj cię to kurwa obchodzi. Nie wyzywaj czyjś matek, szmaciarzu. Ale to nie jest wyzwisko. Byłoby wyzwisko, jakbym powiedział, że jest. Ale kurwo, nie mów tak o czyjś rodzicach, a szczególnie o czyjś mamie, kurwa. To jak mam powiedzieć? Pajacu jebany. To jak mam powiedzieć? Nie mów o czyjś mamie, kurwa, no źle. Okay. Zachowuj się trochę. Okay. Przepraszam, to powiem tak. Jego mama to jest, nie wiem, panią do towarzystwa, lepiej. Ale po co takie rzeczy gadasz? Tak było, to takie rzeczy nie tak jest. Rozumiesz? No i co z tego, że tak jest, człowiek? No i nic. Kurwa, każdy... Ej, słuchaj, to każdy wybiera swoją drogę w życiu, nie musisz tego publicznie mówić, kurwa, kretynie. Wy to nagłaśniacie niepotrzebnie. A cieszysz się tym? Cieszysz się, że kurwa upokarzasz jego mamę? Nie upokarzam. Cieszysz się z tym? Nie upokarzam, promuję.
Ja pierdolę, co za kurwa kondon jebany, nie? To teraz mi odpowiedz na pytanie. Jeżeli kurwa Polak grozi nożem mojemu byłemu przyjacielowi, bo jakby teraz nie mam z nim kontaktu, bo on teraz zajmuje się streamingiem Szymolowi, kurwa, to jest wszystko, wszystko okej, tak? Jeżeli grozi mu nożem przy szyi, to jest wszystko okej? Okay. A jeżeli powiem, że jego mama, co się przyznała do tego, pracuje w zawodzie prostytutka, to jest wyzwisko jakieś, ale to ja, wy to nagłaśniacie, mówicie, kurwo, jak możesz tak mówić, a to nie jest żaden wstyd, kurwa, no to jest normalne, ludzie tak pracują i okej, okay, rodzic, szacun. Na linii mamy teraz nikogo innego jak Wielkiego Bu. Siemanko. Siema, gruba spasiona świnio. Zamilcz, zapciu, do ciebie przejdziemy. Dobra. Gracjan, bo ty, słuchajcie, kurwa, wyglądasz na bardzo inteligentnego chłopaka, nie dawaj się, kurwa, z nimi w te zasady, kurwa, nie daj się sprowadzić do tego, kurwa, poziomu, bo cię tam pokonają, kurwa. Bądź tak. Kurwa, nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, czy zauważyłeś, prawie kurwa w ogóle nie odzywam, a słowa takiego kurwa no. Marconia, który jest największy ciotą i wie, że kiedyś mu zabiegali kanapki, wiesz, i teraz słuchaj, się kurwa wyżywać na innych kurwa ludziach. Tych zasad i charakterności, kurwa, ja tu czekam, kurwa, że zadzwonicie, to aż tak męczy ucho. Nie daj się, kurwa, sprowadzać do ich poziomu, nie? Słuchaj, Kaniowski, zresztą taką puszkę powinniście postawić za zasady 5 zł, za charakterność 10, to jest za każde padnięcie słowa, kurwa. Ale Gracjanowi by nie starczyło z wypłaty za tą walkę. Słuchaj, grubasku, ja już nie chcę z tobą rewanżu, Bo się, kurwa, boisz. Ty, gruba pizdo jebana, ja się ciebie nie boję absolutnie. Żabciu, gruba, przestraszona jesteś jak zwykle, więc słuchaj, Żabciu, rzucam ci, bo tam pieprzysz, kurwa, że ja ci odmawiam, kurwa, że stawiam astronomiczne kwoty. Słuchaj, ja chętnie dokończę kontrakt na samych Załęckich i słuchaj, bo ja nie chciałem, kurwa, już sobie babrać tobą rąk, ale, kurde, okazuje się, że na tyle szybko wygoję się z operacji, to dzień... nie jestem w stanie jeszcze teraz cię ty dzień po operacji już biegałeś, co ty z operacji robiłeś? Mówi. Pan do ciebie mówi, milcz. Słuchaj, ja pakonio, kurwa, żebyś już nie musiał teraz, kurwa, kłamać, lawirować, bo wiemy, że, kurwa, cała ta, kurwa, szopka z Ferrarim, kurwa, to jest tylko twoja rehabilitacja medialna, żeście się po koleżeńsku umówili, dostałeś trochę spustu na twarz medialnego, kurde, żeby dźwignąć się z kolan i teraz znowu jest... A poczekaj, jeszcze jeden fakt. Jak ty, kurwa, możesz powiedzieć do Natana, że ktoś jest maskotką federacji, cały czas przychodzi i obraża, kurwa, ludzi, jest zwykłym takim chłopcem do jebania, później dostaje w pierdol, a mówi, że teraz już jest nowy i teraz będzie zupełnie kto inny. Kurde, słuchaj, jakby mi ktoś jebać cię, ja jebać słyszał... cię, gruba, atencyjna dziwko, chuj ci w dupę i się ciągnij stąd. Ciągnij się tam, dziwko, gdzie twoje miejsce, kurwa. I to jest, czekaj, to jest ten wyzywacz, kurwa, który to jest od wyzywania, później dostaje w pierdol, a no później to zobaczymy, się jak to teraz w pizdę, kurwa, dostanie, zmieniło się już. Wypadło. Ja wiem. Ciągnij teraz się tam, kurwa, Landryno jebana. To jest ten nowy Denis? Nowy czy stary? Który Denis do mnie mówi? Stary czy nowy? Nowy. Twój pan, twój przyszły pan. Jest ten sam, ta sama ciota. Słuchaj. Bicia. Popłakana później, znowu później sobie znajdziesz jakąś wymówkę, więc teraz żebyś... Nie, wymówki, Ruro, nie znajdę, kurwa. Ale co gale, jest to samo. Dobra, kurwa, ciągnij się tam, już... ciągnij się tam. Chcesz atencji szukać, wypierdaj na kolana, klęknie, że ci walkę dam, kurwa. Ruro jebana. Mam się z kim bić. We wrześniu ja się biję z Gracjanem, później się biję z kimś innym, a Ruro, klękniesz, ja to ci dam walkę. Nie chcę cię słuchać, właśnie, żebyś mi już skończył pierdolić. No to zamknij dupę i wypierdalaj z tej federacji, jak chcesz mnie słuchać, kondonie jebany. I nie wstawiaj postów na mnie codziennie, kurwa, Ruro. Siadaj i słuchaj. Ciągnij się tam, kurwa. Stań, jak do mnie mówisz, pajacu. Że, kurwa, ułożyliście sobie tą szopkę z Ferrarim, kurwa, i zaraz, słuchaj, to się, kurwa, ułożyłeś pewnie wysypie się z dwoma, kurwa, ochroniarzami podczas, kurwa, prime'u, pajacu pierdolony. Nawet szefowie federacji się z tego śmieją, bo z tego zwała, kurwa, jest lamusie, kurwa. A tak się boisz, układasz, że nie mogę dokończyć tego, co mówić? Układasz się pod hajs, jesteś rurą zwykłą. Poczekaj, chcesz jeszcze z drugą rurą wywiady, kurwa, bo robisz. A mógłbyś puścić jeszcze raz ten filmik z prokuratorem? Bo, słuchaj, kurwa, to powiedz, chyba wchodzi. Powiedz oficjalnie, z kim wywiady, Ruro, robisz. Powiedz oficjalnie, z kim wywiady robisz, Ruro jebana. Z kurwą... Nie mogę ci odpowiedzieć, bo nie jestem, słuchaj, rurą. Trzymasz, słuchaj, trzymasz z kurwą, jesteś kurwą. Jebać cię. Co, o czym mówisz? Mówisz argumentami, a nie, bo to od tego jebania, słuchaj, ten poziom twój intelektualny jest naprawdę, kurde, ciężki do zrozumienia, nie? Spokojnie. Mówisz jak wszystko człowiek, w swoim czasie. Przyjdzie taki dzień, że będziesz siedział na miejscu tamtej szmaty, ja wiem, czyli, ja czyli wiem, dla miejsc, dla szmaty, dla takich pajaców jak ty, jak ta twoja dziewczynka, którą się ruchacie razem z Ferrarim.
i cię kurwo wyjaśnię. Na ciebie są takie argumenty, takie kurwa papiery, ruro jebana, że będziesz płakała pod siebie, szmato jebana. Słuchaj kurwo, nawet nie wiesz jak cię skończę publicznie, będziesz skończony. Będziesz tam siedział i cię kurwo skończę oficjalnie, że każdy twój kolega chuja w ciebie bije, ruro jebana ty. Jebać się ty kurwo gruba. Dawaj, kurwo jedziesz. Słuchaj, Parówczak. Słuchaj. Co ja to robię? Kurwa. Gangster. Słuchaj. Gangster. No. Dawaj. Jebać cię. Kończysz? No dobra. To dawaj, a tak możemy cywilizowanym językiem, czy tylko musisz się jebać? Ja tylko ci mówię, że miałem chujowy moment, ruro, nie chciałem cię wyjaśniać, ale skończyło się, kurwo. Mam na ciebie takie kurwa rzeczy, że będziesz zapłakany no. I sam z internetu usunie. Ja wiem. Wyrwiesz się, gnoju, jebany. No to czemu tego jeszcze nie publikujesz? Ale po co mam to, kurwa, robić? Będziesz siedział na miejscu tamtej dziwki, gdzie jest swoje miejsce, na no i zobaczysz, dawaj, kurwa. Ja przyjadę na następny program i wrzucaj, dobra? Co? To ja przyjadę na następny program i wrzucaj. Na co będziesz? Ale po co? No wrzucaj. Będziemy się bić? Słuchaj. Będziemy się bić. Ale ja ci teraz mogę, słuchaj, dlatego rzucam ci tylko już ci nie przerywaj, kurwa, tym jebaniem, kurwa, i tym pierdoleniem, bo naprawdę bardzo mi, nie chciałbym schodzić do twojego poziomu. Daj mi tylko coś powiedzieć, zostawię to w eterze, a później się tam puszczaj, jeb, rzucaj penisami, masturbuj, rób co chcesz. Dobra, słuchaj, już się nie podnieca, teraz... już mów. No mów, grubasku, uspokój się, grubasku, ciśnienie już zeszło, już mów. Skup się, może chociaż masz, to ci wyjdzie. Dobrze, masz prawo głosu, więc oddaję jeżeli, ci prawo głosu. Kurwa, już ta wasza szopka się wyjebie. I nie będziesz miał się z kim bić, to ja ci dam ten rewanż. Zrobimy to. Musimy zaognić tą sprawę. Będziesz się znowu wypierdalał, czy nie? Nie. Słuchaj, nie daję ci słowo. Ale poczekaj, daję ci kurwa rudo słowo, że mi centymetr nawet nie przesuniesz, łajzo jebana. No dobrze. Dobra, dobrze. Mów. Dlatego zero wywracania, zero kurwa uginania nie. I jakiegoś pajacumania. Bijemy się we mymach, gnoju jebany. Słuchaj, dobrze wiesz, że jestem po operacji kręgosłupa. Ty, jak gnoju jebany, bić, jak kurwa? Po operacji kręgosłupa można na drugi dzień biegać, ty kurwa rudo jebana, co ty pierdolisz, no to ci, ty. Kurwa, no to ci kurwa. Operację to się kreskę narysowałeś i kurwa szczyszcze blizny, gnoju, kurwa pierdolony. To ty się zarysujesz na przyrodzeniu swojego kurwa kompana. Słuchaj, dlatego ja ci pokażę. Słuchaj, kondonie jebany, słuchaj, szmato jebana. Zaraz się kurwa skończy. Słuchaj, słuchaj mnie, szmato jebana. Nie wiesz, z kim byłem wtedy, kurwo, w jacuzzi. Nie mam mózgu, będę jebał. No słuchaj, daj kurwo dojść do słowa, dziwko jebana. Kurwo, jebać. No. Słuchaj, Ruro, nie wiesz, z kim byłem w jacuzzi, więc nie pierdol, szmaciarzu, bo się dla ciebie to kurwa źle skończy. I ci mówię normalnie. Dobra. Słuchaj, więc Ruro, nie pierdol parmazonów, kurwa, bo chuja wiesz. Więc nie pierdol, bo obraziłeś moją bliską osobę z rodziny Ruro i trafiłeś jebana, zobaczysz, szmato. Teraz wjechałeś mi na rodzinę, kurwo, bo byłem z rodziną w tym hotelu, szmato jebana. Teraz będziesz dojechał na Ruro po całości. Nie ma kurwa, trzeba, szmato, nie? Wyciągam, kurwo, takie rzeczy, że będziesz płakała, szmato. Wyciągaj. No zobaczysz, szmaciarzu, nie? Za to, kurwo, że wjechałeś teraz na rodzinę, bo nie wiesz, kurwo, z kim byłem, więc zamykaj pizdę, dziwko, i się nazywaj. To nie wiem, na kogo wjechałem, ale wjechałem, kurwa, ty jesteś. No kurwo, kontrolujesz, to co gadasz, dziwko, gruba, nie nauczyli cię? Jeżeli bardzo chcesz się bić, to zaognijmy kurwa do zasady. Wiesz, że na chwilę obecną mogę cię tylko zbić w boksie, z czego jesteś panicznie przerażony i nie, że japy będę kończył. Dorzućmy do tego łokcie i dorzućmy do tego brutalność na takiej zasadzie, że nie ma tył głowy, że mogę ci wpierdolić łokieć w tył głowy, jak będziesz kurwa klękał ja przede mną. Właśnie, nie pierdol, tylko daj mi dokończyć. Jeżeli się tego nie boisz, to żaden problem. Zrobimy tą twoją brutalną kurwa walkę na tyle, na ile zdrowie mi pozwoli. Woli. Chcesz, to jeszcze zrobimy tak jak kurwa Murańskie te swoje dirty boxing, strongsing. Zrobimy boks z łokciami, ale gdy będziesz się kładł i upadał i skomlał, że cię coś boli, mam 3 sekundy, żeby ci jeszcze dojebać w parterze. Dobra? W grudniu lub styczniu będziesz już wyzdrowiejesz w 100%? Ale właśnie, ja nie chcę cię widzieć w grudniu i w styczniu. Ja nie chcę marnować na ciebie życia. Ale ty kurwo jebana, jesteś w jednej federacji, będziesz mi widział co galę, Ruro jebana. Ale kurwa, co z tego, że będę cię widział, kurwa, gówno na trywniku też widzę, ale nie muszę wchodzić w interakcję z tym gównem, nie? Kumasz, o co chodzi? Jesteś kawałkiem gówna i nie chcę się z tobą, kurwa, dotykać. Więc teraz, z faktu, że myślałem, że nie będę mógł się bić, kurwa, spadł mi termin, ale tobie też zaraz spadnie, bo wasza, kurwa, ustawka...
bo zaraz wasza ustawka się wysypie i nie będziesz chciał się z kim bić. Więc jak na tej gali nie będziesz chciał się bić, to ja zostawiłem ci zasady rewanżu, którego podejmę, bo to ty chcesz rewanżu. Dobra, bo to kurwo, ty się jebana, grałeś, to słuchaj, zależy. Jak ta szmata nie będzie się chciała ze mną bić, to się napierdalamy, ruro jebana, i koniec, kropka. No i koniec, o to kropka. Mi tylko chodzi. Dziwko, ty jebana, kurwa, ci to jadę, szmato. Dojechać, kurwa, to byle byś dojechał na galę. No to kurwo, zobaczymy. Kto wygrałby pojedynek, o którym mówiliśmy, gdyby to było na zasadach. Ja czy Denis? MMA czy stójkowych? Gracjan Szadziński, 70 kilo, czy Denis Załęcki? Twoim zdaniem. Nie, no proszę cię, kurwa, Denis nie jest w stanie wygrać, kurwa, w nic, kurwa. No, nie wiem tam, jak ten się nazywa, Lasik czy coś. To jest poziom dla Denisa. To on może się czekać na konferencji, ubliżać. To, co zarzuca, to jest maskotka federacji od ubliżania. On nie jest do bicia. A w przeciwieństwie do ciebie, kurwa, nie jesteś charakterny. Ja jestem charakterny, uliśniaty, ty zwykłą rurą, kurwa. Jest, robisz chuja, palisz, kurwa, chuja, palisz przy kamerach. Na ulicy nie masz podjazdu, ruro jebana. Jeżeli jesteś definicją zasad i charakterności, ja ich nie mam. Była, jedno mam pytanie tylko. No? Czy gdyby nie moja nieszczęsna kontuzja nogi w walce z Denisem, myślisz, żebym go wygrał? Wygrał z nim walkę, wycpił go w oktagonie? Wystarczy, żebyś mu zadał jakieś ciężkie pytanie i on by, kurwa, upadł od no i kurwa, tego, że on tego nie rozumie. Rura staje za rurą. Rura i staje szachta za tobą, kiedy się wypinasz. To jest to zdjęcie z tobą. I to jest to. I to jest to. I to jest, i to jest właśnie odróżnia charakternych. O właśnie odróżnia charakternych. Bo ja na przykład mógłbym się, słuchaj, ruro, ja mógłbym się teraz z Gracjanem pobić, moglibyśmy się nie lubić, moglibyśmy być wrogami, ale gdyby ta szmata frajerska na niego ruszyła, bym stanął w jego obronie. A ty jesteś zwykłą rurą bez zasad i cię jebać, kurwo. Bronić się Natanem, co ty pierdolisz, kurwa, debilu, i ja pierdolę, nie? Ale co ty pierdolisz, kurwa, ruro jebana? Co ty, kurwa, gadasz, kurwa? Czy ci też mi fajnie, kurwa, wyprawi mózg, kurwa? Nie zrozumiałeś, pajacu, pierdolę, wypierdalaj stąd. Ale go tu nie ma, jak ma stąd wypierdalać. Ale co ty pierdolisz, ty? Mówię, że, kurwa, ta szmata by jechała od... Ja to byś mu przytakiwał. Ej, nie wyzywaj Kaniowskiego. Nie, to nie było do... Dobra. To jest za wielki bóg. Bardzo ci dziękujemy. Czym cały wykupuję? List do prokuratora na moim Instagramie i cały film bez cenzurek Waliszka. Ja też na moim Instagramie. Czym wykupuję? Wbijcie szybko, kolegów, bo mi pewnie, kurwa, zdejmą ten film, pobierzcie sobie ten film, a to nie wstyd. W Wigilię czy w pierwszy dzień świąt? Pierwszy dzień świąt, a mi okej, pierwszy dzień świąt. Będę ci mega gdzieś zaglam, naprawdę, nie? Pomylili, nie? Dawaj, stawaj, dawaj, stawaj, normalnie. No, stawiam, właśnie teraz. Stawiam. To dawaj, teraz stawiaj. W ogóle... To jest słaby net, jak wyjdę. A ty, Denis, poczekaj przed Biedronką, jak miałeś ostatnio, to sulweczkę pierdolniemy. Dobra. Tutaj jest na Garażowej naprzeciwko Biedronka. Dobra, nagram film, jak na ciebie, kurwa, czekam. Dobrze. Halo, halo, siemano. Cześć, z kim rozmawiamy? Szafta. O, proszę. Siemano, Denis, siemano, Gracjan. Siema, słuchaj, współczuję wam, że już tą kurwą jebaną musicie, kurwa, rozmawiać. To dziwko, podejść na Garażową 4, to cię, kurwa, wycpę tutaj. Jebać cię, ty, kurwo, do spodu, słuchaj, włączyłem live'a dopiero 5 minut temu, kurwa, i słyszałem wypowiedź tej grubej kurwy, tak samo z Gdańska. Szmata jebana się pruje, kurwa, a tak samo nie potrafi, kurwa, się odezwać. Chcę wyjaśniać ludzi, kurwa, śmieć jebany, kurwa, za garażami, to śmiało może do mnie, kurwa, wyjść, dziwka jebana, kurwa. To jest jedno, a drugie to jest to, ty, kurwo, jebana, szmato, za to, że się prujesz do mnie, gdzie ja się w ogóle na twój temat dziwko nie wypowiadam, będziesz jebany, dziwko jebana, rozumiesz? Znowu będę jebany. Ej, ja nie zmieszczę... Ale słuchaj, ja nie na chuj ty się, kurwo, ale na chuj ty się, kurwo, udzielasz na mój temat, powiedz mi, na chuj. No bo, kurwa, a jeżeli atakuje twojego chłopaka, no to, kurwa... Ale jakiego jest... mojego chłopaka, to ty, twój chłopak to jest, kurwa, Ferrari, kurwa. Tak samo szmata jebana jak ty, kurwa. O, kurwo, teraz przesadziłeś. Za no i co? I co mi zrobisz, będziesz, kurwa? Kurwo, karany. Na słuchaj, nawet na policję. Będę skakał ci po głowie, dziwko. Będę skakał ci po głowie. Z tobą, kurwo, gadać, mózg... się kłócić. Dziwko jebana, bo damskie nie bolą, kurwo jebana, co byś się powiedział, to i tak ci jebać, rozumiesz? No to dziwko, kurwa, przyjdź i zrobimy walkę, bo kamera boju, kurwa, bo tą kurwę... No to zrobimy, kurwo, no to przyjdź, kurwo, to przyjdź, kurwa, dzwoń do Klau, dzwoń do Sławka, kurwa, niech załatwia, szachta, ale, kurwa, niech załatwia. Denis, jak zleje, kurwa, szachtę, to ty wchodzisz na następnej gali do mnie, co to tak? Jesteś za, czy nie? Ciągnij ty się, dziwko jebana. Ja liściami wystarczy, ja liściami wystarczy dla ciebie. No to, kurwa, wszyscy, kurwa, na jednej gali, zapraszam, jebana. Mogę, to, kurwa, wszystkie za darmo się zlać. Nie ma, ty, dziwko, jebana, się prujesz, ty, jebać, ty, kurwo, mogę za darmo ty was zlać, kurwa. A. Pod Biedronką, ty, darmo, ty, kurwa, robił, 23 równo pod Biedronką stań, bo wywiady będę dawał. 23, kurwa, garażowa, na przeciwko garażowej jest Biedra. Chcesz walkę ze mną, ty, kurwo?
Nie, ale nie kurwo, nie kurwo. Kurwo. Chcesz walkę ze mną, co to jebana? Nie kurwo. Kurwo. Nie kurwo, Denisku, też. Walkę, co to... Ty, chcesz walkę ze mną? Nie, czy ja chcę walkę, tylko czy ty chcesz walkę. To musisz, kurwo, kleknąć, jebana. Musisz kleknąć, kurwa, żebym ci dał walkę, dziko. No dobra. Kleknie po mojej walce, zaufaj mi, kurwa. Bo cię, kurwo, spotkam, uwierz mi, że dostaniesz liście i będzie po tobie, kurwa. Jeżeli dotkniesz mnie i spadnie mi włos z głowy... No spadnie ci, no to zobaczysz, kurwo, cię skolę na łyso, dziko. Pozwoli na policję. Okej. Na łyso cię, kurwo, zgolę, rozumiesz? Czekam na ciebie przed, kurwa, wejściem, nie wyjdziesz, kurwa, tamtąd, dziko. Dobrze, jeżeli zgolisz mnie na łyso, już tak gadasz o tym goleniu, to mam pytanie. Czy golisz pizdę Denisowi, czy nie? Chuj mnie twoje pytanie interesuje. Kurwa. Chuj mnie twoje pytanie interesuje. Bo ja widziałem ten film za kurwi. Czekam przed wyjściem na ciebie, rozumiesz? Poczekaj, bo ja tam widzę, że nie ma łoniaków chyba. Czyli ogolony jest ładnie. Czyli się widzieliście dzisiaj w takim razie. Kurwa, z kim ja gadam, ty, kurwa. Gadasz swoim stwórcą, kurwa. Ja wam współczuję, żeby musicie, kurwa, patrzeć na niego i nim siedzieć, nie? Ale jestem królem, kurwo. Niestety, taki kontrakt, że muszę na kurwę przed tym patrzeć. Taki kontrakt, chłopie, dzięki mnie zarabiasz największe pieniążki. Jesteś się ciesz, kurwa, dziękuj. Dziękuj. Klęknąć, to cię mogę zbić, rozumiesz? Tak samo tą grubą kurwę z nas. Klęknąć, to możesz do pały, kurwa, jak ci wsadzę do mordy, fiuta. Jak już gadamy o tych wsadzaniu do mordy. Ej, udziela mi się, kurwa, przez was. Przez was gadam też o tych chujach do mordy i do dupy. Już mam, kurwa, dość z was. Dobrze. Serio mówię. No i się śmieje, kurwa. Gadam o chujach do mordy, a ten się śmieje. Jest idiotą i chuj mu w dupę. Dziękujemy za te piękne słowa. Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Czy to słynny nietoperz? Oczywiście, że tak. No przejdźmy do konkretów. Najpierw bym się chciał spytać Denisa, bo no, można powiedzieć, że dalej utrzymujesz status osoby, którą byłeś rok temu, dwa lata temu. I mam do ciebie pytanie, czy jeżeli ty przed chwilą miałeś problem do Wielkiego Bu, o to, że wjechał ci na rodzinę, miałeś problem do Natana, który wjechał na rodzinę Polańskiemu, to powiedz mi, czemu ty pomawiałeś jego ojca, że jest policjantem, gdzie jest to no, bardzo poważana osoba. W Gliwicach. No właśnie, kurwo. A ja teraz... Ale nie wiem, czemu ty się śmiejesz, słuchaj. A chuj się to, kurwa, rzecz... obchodzi, czemu się śmieje, ty? Nie twoja sprawa, to się ciągnij, kurwa. Czy mnie nie pojebało się teraz? Szmato pierdolona? Szmata, to ci jeba w dupę. Natan ci pierdoli w dupę, więc jeba tak, ci, ty, kurwo. A pamiętasz, kurwo jebana, jak po szpilce po walce, kurwa, pojechałeś? Wiesz, gdzie pojechałeś, tak? Pod pewien zakład, wiesz gdzie? No wiem, nie? No wiem. No. I kurwa, się wtedy nie spotkaliśmy? No to, kurwo, masz mój numer, to... A byłeś? Jak z kim ja, kurwa, rozmawiam, ty? Kurwa, teraz jak do mnie mówisz, bo widzisz nagle, jak pół do ciebie powiedział, że jesteś ciotą, kurwa... Ciągnij się, ty, frajerzyno, jebana w dupę! Jak powiedział do ciebie, że jesteś ciotą i wiesz, co to znaczy w naszym środowisku, to nawet, kurwa, cicho byłeś. Jebać się, kurwo! Dawaj, kurwa, się łapiemy gdzieś, kurwo, jebana! Spotkaliśmy się wtedy, kurwa. Słuchaj, słuchaj, dziwko, słuchaj, kurwo, jak jesteś charakterna, słuchaj, kurwo, jak jesteś charakterna, jebana prostytutko, mamy wspólnych kolegów, dawaj, wychodzimy na solówę, kurwo, a nie chuja palić. No od razu, ale wtedy ci nawet proponowaliśmy, ty szmato jebana, i co wtedy powiedziałeś, kurwa, że noga ci, kurwa, boli, że nie możesz, kurwa. Że co, kurwo, jebana, szmato? Już nie pamiętasz tego, jak z Gierasem podbiliśmy do ciebie, kurwa? Już idzie do ciebie, no dźwiękowiec. Więc teraz ci mówię jeszcze raz, kurwa. Słuchaj, wtedy, słuchaj, wtedy jak do ciebie... Słuchaj, powiem, czy nie? Kurwa. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj, kurwo, nie kłam, kurwa, jak było rulo jebana. Się, kurwo, nigdy nie zrozumiemy. Jak ci teraz mówię, spotkaliśmy się wtedy, kurwa, po twojej walce na Heligu. Jak podbiłem do ciebie, mówię, bo się wtedy już, kurwa, prułeś do naszych kolegów. Prujesz, to ty się, kurwa, kryminale. Jakiś problem i wtedy byłeś cichutki, nie miałeś żadnego problemu. I rulo jebana, słuchaj, słuchaj, rulo, słuchaj, rulo jebana. Wtedy byłem z Hunterem, byłem z Milanem, ruro jebana. To są ludzie, kurwa, mogą potwierdzić, mato jebana. Ludzi pomawiasz? Rozumiesz, kurwa, teraz wtedy odpierdalasz, czy nie? Chodź się, mówię, ze wspólnej kolegów, to ci, kurwo, dojadę. Masz jaja? Nie publicznie, kurwo, odezwij się, to nie będziesz rozjebana. Cicho! Ja ty, kurwa, jaja, wyskakiwałem do ciebie wtedy i co powiedziałeś, że cię, kurwa, noga boli, że nie możesz, kurwa. O, kurwa, ty! Jakie ty, a tam były smoki, rulo? Były tam smoki? Ty jesteś pierdolnięty, że ja będę ci, kurwa, teraz się pucował ze wszystkiego, ty, kurwa, ci kukupia. No co jeszcze, ty się, kurwa, na kolejni zależycie, to ci teraz mówię, to ci teraz mówię. Byłeś w środowisku, wszyscy widzieli ze środowiska, jak się wtedy zachowałeś, a teraz, kurwa, jak ci zadaję normalne pytanie, ci się, kurwa, plujesz? Plujesz, to ty się, kurwo, jebana, frajerzyno, rozumiesz? Jesteś zwykłym frajerem i chuj ci do dupy. Tak, jestem frajerem? Jesteś zwykłą kurwą. Tak? No? No to dawaj, no kurwa, siła pijła, nie chuja pali stały czas. Zobaczymy teraz, to ci teraz obiecuję tak, obiecuję ci, kurwa, teraz. To, że klękniesz i palę zrobisz to. Będę ja, będzie ojciec Natana. I zobaczymy sobie wtedy, no, kurwo, czy będziesz taki sobie. Kurwa, nagrabiłeś teraz. Jebać, kurwy, i tyle, kurwa. Ciebie jebać.
Jebać kurwy! Mojego starego jebać? Jebać kurwy! Mojego starego jebać? Ciebie jebać! No masz szczęście, ciebie, kurwa. Jebać. Nie wiesz, kim jest mój stary. Rodziców, kurwo, nie wyzywa. Jakbyś dowiedział się, kim jest mój stary, a Andrzej. Nie wiesz, kim jest mój stary, jak ty powiedziałeś, że go stary jest policjantem, ty kurwa powiedział. To byś klęczał i go przepraszał. Co masz wydziarane? Co masz kurwa wydziarane na przedramieniu? Że śmierć konfidentą, kurwa, masz wydziarane? Kurwo jak ty! I takie kurwa jak ty! Śmierć konfidentą, kurwa, pierdolisz po mowiacie, a później mówisz, że stary nadal jest policjantem, ty jesteś pierdolnięty? Jakie to masz, kurwa, zasady? No i dzięki, byku, za wsparcie. Jebać Deniskę, kurwa, za Łęcką. Opierdol upałę i będzie pojadę. Denis, jak patrzysz w lustro, to mówisz chuj ci do dupy. To jest pojebane, nie? Zajebiście, kurwa. I co mówisz w lustrze? To jest twoja motywacja. Patrick Bateman z rana. Bardzo ci dziękujemy. Słuchaj, Rulo, halo? Ja się dowiem, kto ty, kurwo, jesteś, nagram z tą filmiki, będziesz, kurwo, na kolanach klęczała i przepraszała. Dziwko jebana, zobaczysz, kurwo. Nie da się tego... Później się, kurwo, zapiemy. Nie da się tego skończyć inaczej niż spróbować chociaż zrobić face to face Denis Załęcki, Dan Marcon i to jest ostatni moment tego roastu. Słuchaj, ojc, ciągnij kichę, ta dziwka, bo jak mnie opluje, to ci, kurwo, gwarantuję, że do walki nie dojdzie, kurwa. Będziesz rozjebany, a ja, kurwo, powinien siedzieć i mam wyjebane jaja, kurwa. Tak? Chcecie walki, to wychodzimy do face to face, ale wam mówię, kurwa, że będziesz, kurwo, rozjebana po galinu, bo nie będziesz mnie, kurwo, pluła szmato jebana. Już dostałeś melej, tak. Szmato pierdolona. Dwa razy dostałeś melej, dostałeś nad szczochem po ryju. Działo się dużo. Nie mogę. Ale myślę, że on bardzo by chciał, żebyś się do niego podszedł i mu to przekazał. Mogę, kurwa, przy okazji z melą na mordę. Lub do mordy. Otwórz buzię. Panie i panowie. Otwórz buźkę. Denis Załęcki.